Pytanie jeszcze z sali? Dobry wieczór. To jest pytanie do pana redaktora Michalkiewicza. Otóż pani Monika Jaruzelska niedawno przeprowadzała wywiad z panem redaktorem Mazurkiem, gdzie ujawniła, że zamierza pana zaprosić na wywiad do swojego kanału. I czy możemy liczyć, że pan redaktor wykorzysta tę okazję? Po pierwsze, nie wiemy, czy pan redaktor przyjmie, więc to jest bardzo ciekawe. Czy pan redaktor wykorzysta tę okazję do nagłośnienia sprawy STOP 447? To bardzo ciekawa propozycja, nic o tym nie wiem. W tej chwili się o tym dowiaduję, że taką ma pani Jaruzelska intencję. Ja nie wiem, w jaki sposób ona rozmawia ze swoimi gośćmi, bo żadnego takiego wywiadu... Proszę? Trochę lepiej niż... No to dobrze, tylko co to znaczy trochę? Bo na przykład pani redaktor Monika Olejnik, czy pani Gozdyra, to one nie rozmawiają ze swoimi gośćmi, one ich przesłuchują. I no to jeszcze pół biedy, że ich przesłuchują, ale jak ten delikwent, tam wezwany na przesłuchanie, nie udziela prawidłowych odpowiedzi, to go sztorcują. Więc ja nie wiem, czy chciałbym być sztorcowany przez panią Jaruzelską, bo już tylu ludzi mnie sztorcuje, że tam akurat i bez pani Jaruzelskiej się bym, o, mogę się obejść. Ale jeżeli ona inaczej rozmawia, to czemu nie? Mógłbym tak odpowiedzieć, jak to Lew Tołstoj kiedyś, bo wyraził się, czy napisał jakąś taką niepochlebną opinię na temat Najjaśniejszego Pana. No i gubernator uznał za stosowne wezwać go do złożenia wyjaśnień. Posłał oficera tam do niego, żeby go zaprosił do gubernatora, żeby tam na taką rozmowę wyjaśniającą. Na co Lew Tołstoj powiedział tak do tego oficera. Powiedzcie księciu, że nie bywam w obcych domach. Że nie bywam w obcych domach. Ale nie, dlaczego? Ja jestem człowiekiem ciekawym. Uważam, że jeśli by ona w normalny sposób prowadziła rozmowę, to mogłaby to być rozmowa interesująca, bo no, przypuszczam, że ona też parę coś tam musi wiedzieć, prawda? Więc to może mogłoby być ciekawe. Także, bo to jestem zainteresowany. Ja może, panie redaktorze, tylko dodam, że miejsce tego spotkania to jest słynna willa Najkara. No myślę, że tam, wie pan, nikt nie czeka z nożem w zębach, także co, gdziekolwiek. Zresztą, proszę pana, no, proszę państwa, w moim wieku to już nie wypada się takich rzeczy obawiać, bo tam i tak trzeba umrzeć i tak w końcu wszystko jedno, z jakiego powodu. Jeszcze pytania? Ja mam pytanie do pana ambasadora. Czy przeniesienie stolicy do Jerozolimy ambasady amerykańskiej nie jest świadectwem słabości administracji amerykańskiej wobec Żydów? I czy w tej sytuacji nasze działania mają jakiekolwiek szanse? Dziękuję. Nasze działania w kwestii, rozumiem, brzmienia. W kwestii nie. Ja bym nie przywiązywał wielkiego znaczenia do tego gestu Trumpa. Chodziło o to, między innymi o przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, ale jeszcze kilka innych gestów przy tej okazji Trump wykonał, między innymi uznał, że wzgórza Golan, syryjskie wzgórza Golan, już uznał aneksję tych wzgórz. Dlaczego bym nie przywiązał do tego znaczenia? Otóż Trump jest pod zmasowanym atakiem, tak jak powiedziałem, głównie opozycji demokratów, ale prym w tym ataku wiodą Żydzi. W związku z tym bronić się przed tym atakiem wykonuje pod adresem lobby żydowskiego szereg gestów i ustępstw, wychodząc ze słusznego założenia, że nie można walczyć ze wszystkim.
Jeśli chodzi o praktyczne znaczenie tego gestu dotyczącego przeniesienia ambasady do Jerozolimy, to on dla stosunków, dla Palestyńczyków czy dla świata arabskiego nie ma praktycznie wielkiego poza propagandowym znaczenia. Dlaczego? Po pierwsze, Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję, czy podjął uchwałę o przeniesieniu ambasady już w czasach Clintona, czyli kilkanaście lat temu. Clinton, wykorzystując jakieś tam kluczki administracyjne, tego nie wykonał, tej rezolucji, ale tak to trzeba odczytać, że decyzję o przeniesieniu była podjęta już dawno i dopiero Trump ją wykonał. Po drugie, dla Palestyńczyków poza tym aspektem propagandowym nie ma to znaczenia, dlatego że Izrael uznał stolicę, Jerozolimę za stolicę. Wszystkie urzędy izraelskie, w tym Urząd Prezydenta, Knesset, prawda, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, znajdują się w Jerozolimie. Po prostu praktycznego znaczenia to poza, tak jak powiedziałem, aspektem propagandowym to dużego nie ma. To może ja jeszcze. Pytanie do pana Balińskiego. Chciałem, pan powiedział, że nie, może parafrazuję teraz, ale Polska nie ma swojego głosu, czyli ten głos nie jest artykułowany i nie dociera do administracji amerykańskiej, tak? To, na co pan redaktor odpowiedział, że pomagał w jakiś sposób redagować notatkę, która potem trafiła do tej administracji amerykańskiej, do Białego Domu. Z całym szacunkiem tutaj dla pana redaktora, dla całych wysiłków, jakie ponosi dla sprawy polskiej. Wydaje mi się, że nie tak to powinno wyglądać. Dlatego moje pytanie jest, jak to powinno wyglądać? Dlaczego nie wygląda tak, jak powinno? Bo rozumiem, że ambasadorów, cały personel jest i jest utrzymywany z naszych podatków, więc dlaczego te rzeczy się nie dzieją? Jak powinny się dziać i dlaczego one się nie dzieją tak, jak powinny? Zaczynając od tego ostatniego pana zdania czy pytania. Tak się złożyło, że po 1989 roku interlokutorami naszych dyplomatów w Waszyngtonie były głównie organizacje żydowskie. Nie pracując w MSZ-cie, bo pan o tym nie powiedział, ale ja już jestem emerytowanym pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale pracując przez cały okres od 1989 roku do 2015 i mając wgląd do korespondencji dyplomatycznej między ambasadą naszą w Waszyngtonie, naszą ambasadą Rzeczypospolitej w Waszyngtonie i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, nie odnotowałem żadnego przypadku kontaktu między ambasadorem a przedstawicielem jakiejś wyższej rangi, przedstawicielem administracji amerykańskiej. To były wszystko kontakty na bardzo niskim szczeblu, a tak jak powiedziałem, kontakty przebiegały głównie między ambasadorami i szefami organizacji żydowskich. To było tak, jeszcze w drugim było pytanie, czy już zapomniałem? Tak, może jak to powinno wyglądać, tak? No powinno tak wyglądać, że po prostu powinniśmy mieć kontakty nie z administracją amerykańską, nie przez pośredników, ale bezpośrednie. To
ambasador czy wówczas wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski, gdy, do czego nawiązał pan redaktor Michalkiewicz, gdy udał się do Stanów Zjednoczonych właśnie w kontekście tej ustawy 447, to przecież on nie nawiązał żadnego kontaktu z administracją amerykańską. Wprost przeciwnie, cały pobyt jego polegał na tym, że kontaktował się z organizacjami żydowskimi, a czas, który mu pozostał, wolny czas, poświęcił na zniechęcanie Polonusów, którzy, prawda, rozpoczęli tą akcję kontaktowania się z biurami członków kongresu. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym to uzupełnić, że nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było, bo kiedy prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej był Alojzy Mazewski, to on był przyjmowany w Białym Domu. Trudno sobie byłoby wyobrazić, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie zechce przyjąć w Białym Domu prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej. To było po prostu nie do pomyślenia. Następnym prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej był wspomniany tu Edward Moskal. Ten, który zebrał te 9 milionów podpisów pod rezolucją o przyjęcie Polski do NATO. I kiedy on zebrał te 9 milionów podpisów, udowadniając w ten sposób, że przynajmniej wokół niektórych spraw można Polonię amerykańską zintegrować politycznie, no to co się stało? Natychmiast rozpoczęła się akcja sterowana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, gdzie szefem był Bronisław Geremek, akcja dyskredytowania Edwarda Moskala na terenie amerykańskim jako antysemity. On rzeczywiście nie kucał przed Żydami, bo on nie widział powodu, żeby tak robić. No ale to właśnie posłużyło do oskarżenia go o antysemityzm. I kampania była tak intensywna, że Edward Moskal przestał być przyjmowany w Białym Domu. I w tej chwili żaden prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, tutaj z obecnym panem tym, jak on się nazywa, wyleciało mi z pamięci w tej chwili to nazwisko, nie są tam przyjmowani w ogóle. I mimo że Polonia Amerykańska, jeśli chodzi o głosy wyborcze, to reprezentuje całkiem sporą siłę, ale jest politycznie rozbijana. Jest politycznie rozbijana i ja jak pierwszy raz przyjechałem do Ameryki, to byłem zaskoczony, dlatego że za komuny, no to przynajmniej było to zrozumiałe, że Polonia amerykańska była uważana słusznie czy niesłusznie, ale raczej słusznie za taką grupę o nastawieniu antykomunistycznym, więc była podejrzana, jak nie wroga, to przynajmniej podejrzana. No i zadaniem agentury i placówek dyplomatycznych było właśnie tak dezintegrowanie. I ze zdumieniem się przekonałem, że w 18 roku od transformacji ustrojowej nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dlatego między innymi Polska nie może takiego atutu wykorzystać, podczas kiedy na przykład Żydzi właśnie ten atut wykorzystują. W jaki inny sposób by zdobyli takie wpływy w Stanach Zjednoczonych? Nie byliby w stanie. Natomiast to jest publiczną tajemnicą, że AIPAC, czyli taka grupa organizacji żydowskich, bardzo duży ciężar gatunkowy ma w polityce amerykańskiej, o czym piszą dwaj amerykańscy wybitni politolodzy w takiej książce, która jest przetłumaczona na język polski, Lobby izraelskie w USA. To piszą o tym. Więc, ale ja się nie dziwię profesorowi Gramykowi, o którym już mówiłem, że bardzo dalekowzroczne tutaj przedsięwzięcia podejmował. No po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest żydowskie?
zwłaszcza w sytuacji konfliktów interesów między lobby żydowskim i ewentualnym lobby polskim. I to jest, myślę, odpowiedź na to pytanie. Jeszcze jedno pytanie było, widziałem tam w tył, tak? I na tym zakończymy. Ja chciałem spytać, ale w ostatniej wypowiedzi pan redaktor Michalkiewicz jakby odpowiedział na to pytanie, mówiąc o rozbiciu Polonii Amerykańskiej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jak jesteśmy, to w większości wydaliśmy wyborcami Konfederacji. I pana ambasadora Panińskiego chciałem spytać o to, czy w pańskim odczuciu, gdyby nasi posłowie, ta jedenastka, bombardowali Ministerstwo Spraw Zagranicznych interpelacjami, mając jak podłoże te różne wycieki z wypowiedzi ludzi z ambasad izraelskich, z prasy amerykańskiej, żeby po prostu nagłośnić sprawę tej ustawy 447, bo naprawdę ona w Polsce nie jest znana. Ludzie o tym nie wiedzą. Na Śląsku są olbrzymie manewry, tam stop przeciwko 447, ale niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest po 447. I wydaje mi się, że jeżeli to nie będzie nagłaśnione na różne sposoby, to będziemy coraz większym kłopocie. Nie no, ja chciałbym jednak tutaj stanąć po stronie posłów Konfederacji, bo interpelacji w tej kwestii i w ogóle kwestii dotyczących polityki zagranicznej było już przez ten krótki bardzo przecież okres po powołaniu nowego Sejmu i nowego rządu było już dosyć dużo. No, szczególnie aktywny jest poseł Grzegorz Braun. Wiem, że poseł Bosak też w kwestii 447 jakąś tam interpretację, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale interpelację poselską też złożył i dostał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych jakąś odpowiedź. No, ponieważ ta odpowiedź nie utkwiła mi w pamięci, więc przypuszczam, że była to taka dosyć odpowiedź sformułowana no, w ogólnikach albo językiem dyplomatycznym w negatywnym tego słowa znaczeniu.